Ameryka jest wyjątkiem na skalę światową, jedynym właściwie krajem narazem bogatym i religijnym. Amerykanie jako zbiorowość sądzą też, że rząd powinien umożliwiać im swobodne dążenie do wybranych celów, podczas gdzie Europejczycy wolą, by rządy zapewniły, by nikt nie był w potrzebie. W rezultacie w Europie więcej jest państwa opiekuńczego niż w USA. Co do dystrybucji dobr, w Ameryce panują większe nierówności niż w większości krajów europejskich, przynajmniej zachodnich. Najbogatsze 10% populacji w Stanach Zjednoczonych zarabia niemal 6 razy więcej niż 10% najbiedniejszych. W Niemczech i Francji proporcja ta wynosi nieco ponad 3:1. Ameryka odróżnia się też od innych krajów rozwiniętych zachłaną konsumpcją ropy, będącą skutkiem specyficznej American way of life. Większość Amerykanów jest nastawiona bardziej patriotycznie od większości Europejczyków. Jeszcze przed wybuchem emocji po atakach 11 września 72% z nich twierdziło, że są bardzo dumni za swojego kraju. Tego zdania było odpowiednio 39% Brytyjczyków i 40% Niemców. Amerykanie w odróżnieniu od większości Europejczyków kupią też broń. W USA na 10 par prywatnych rąk przypada 9 sztuk broni, w Europie mniej niż 3. W USA wskaźnik zabójstw przekracza 4-krotne wskaźniki dla Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. I to pomimo kary śmierci. Tak więc habermasowska lista różnic, dzielając Europę i Amerykę, nie wzięła się niekąd. Po drugiej stronie Atlantyku socjolog Seymour Martin Lipset podsumował je hasłem American exceptionalism, amerykańską wyjątkowość. Jednak zbiorcze dane to tylko część historii. Spytamy na przykład, o której Europie jest tu mowa. Ogólnienia Habermasa stosują się w jakiejś mierze do szóstki krajów założycielskich wspólnoty europejskiej. Ale nawet w gronie 15, z jakiej w tej chwili, gdy pisał on swój tekst, składała się Unii, z pewnością w dzisiejszej Unii 25, nie mówiąc już o geograficznej Europie, liczącej 30 z górą krajów, zróżnicowania są ogromne. Nie można na przykład mówić na serio, w sensie empirycznym, o jednym europejskim modelu demokratycznego kapitalizmu. Poważne naukowe studium porównujące odmiany kapitalizmu wyróżnią dwa główne typy gospodarki kapitalistycznej. Liberalną gospodarkę rynkową i tak zwaną regulowaną gospodarkę rynkową. Do pierwszej kategorii zaliczą Wielka Brytania, Irlandia oraz Amerykę. Do drugiej zaś Niemcy, Belgii, Holandii oraz kraje skandynawskie. Autorzy stwierdzają, że Francję, Włochy, Hiszpanię, Portugalię i Grecję należą do grupy pośredniej, być może stanowiąc kolejny wariant kapitalizmu, określany niekiedy jako śródziemnomorski, z typowym dla dużym sektorem rolniczym i świeżą tradycją szerokiego interwencjonizmu państwowego. Wszystkie te kraje różnią się pod względem rynku pracy, polityki społecznej i obciążeń podatkowych. Oto trzy rodzaje kapitalizmu wśród zaledwie 15 krajów Unii. Nie wzięliśmy jeszcze pod uwagę także bardzo odmiennych nowych gospodarek kapitalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej, nie mówiąc już o takich europejskich krajach jak Ukraina. Czy życie adwokata z Hamburga
bardziej przypomina życie jego kolegi po fachu z Kijowa czy Bostonu. Opowiemy rzecz jasną, że z Bostonu. Wzorem dawnych teoretyków ładu społecznego Habermas i inni przypisują nade zróżnicowane ludzkie społeczności jeszcze nieistniejące cechy wspólnie w nadziei, że dzięki temu cechy te pojawiają się. Model europejski to postulat udający opis. Także pod względem wskaźników najwyraźniej ukazujące transatlantyckie różnice, odmienności w obrębie szerszej Europy mogą być bardzo poważne. Weźmy na przykład patriotyzm. 3 na 4 mieszkańców Irlandii są bardzo dumni ze swojego kraju. To więcej niż w Stanach Zjednoczonych. Polacy są niemal równie dumni według sondażach. Lecz już tylko 1 na 5 Holendrów przyznaje się do tak staroświeckiego uczucia jak patriotyzm. Albo weźmy religię. Habermas powiada, że trudno wyobrazić sobie europejskiego prezydenta, który zaczynałby dzień od publicznej modlitwy. A przecież właśnie tak postępuje parlament brytyjski. W Stanach Zjednoczonych nie było nigdy religii panującej, established church. Wielka Brytania ma ją nadal, a w postępowej Szwecji kościół luterański przestał być kościołem państwowym dopiero 4 lata temu. Także Polska w ogóle nie pasuje do habermasowskiego schematu. Generalnie rzecz biorąc, społeczeństwa europejskie są niewątpliwie bardziej sekularyzowane, że na ogół rozdziew między religią i polityką poszerza się w Europie, zaś zanika w Ameryce. Jednak dziedzictwo chrześcijaństwa wywiera nadal potężny wpływ na europejską tożsamość, jak moglibyśmy się dobitnie przekonać podczas całej debaty o członkostwie Turcji w Unii Europejskiej. Generalizacje dotyczące Ameryki wydają się bezpieczniejsze, ale i w tym przypadku analizy sondaży ujawnią trwałe i głębokie różnice między dwiema Amerykami. Określa się je, dość myląco dla Europejczyka, jako Ameryka niebieska, czyli lewicowa, i Ameryka czerwona, czyli konserwatyzna. Jeżeli potraktujemy je osobno, według sondaża, ta tak zwana niebieska Ameryka okaże się często całkiem europejska i jak gdyby różowa w wielu kluczowych kwestiach społecznych mających stanowić o europejskości. Amerykańscy demokraci okazują się bliżej Europejczykom niż republikanom. Słowem, Bill Clinton był Europejczykiem. A owa niebieska Ameryka nie jest skromną, obłężoną mniejszością. Jeżeli dodamy głosy oddane w wyborach prezydenckich 4 lata temu na demokratę Al Gore i niezależnego kandydata lewicy Ralpha Nadera, okaże się, że było ich o 3 miliony więcej niż padło na konserwatywnego republikanina George'a Busha. Albo weźmy tezę Kagana o tym, że Amerykanie są z Marsa, Europejczycy z Wenusa. Jednak od zakończenia wojny wietnamskiej do ataków terrorystycznych 11 września to Francja i Wielka Brytania, a nie USA, chętnie wysłały swoich żołnierzy w rejon konfliktu. Nie kto inny jak Tony Blair nakłaniał amerykańskiego prezydenta do wysłania wojsk lądowych do Kosowa. A Francja raz po raz
sława swoje oddziały do Afryki. To amerykańskie rządy wpadały w osłupienie, widząc kolejnych swoich chłopców przywożonych w workach na zwłoki, czyli body bags. Pod tym względem dwie największe potęgi militarne Europy, Brytyjczycy i Francuzi, są niegorszymi masjanami od Amerykanów. Po 11 września wielu Amerykanów uznało, że ich kraj został zaatakowany. Większość popała więc w wojnie w Afganistanie i Iraku. Z czasem dowiemy się, jak trwała była to zmiana postaw. Ronald Inglehart sporządził tak zwaną mapę kulturową świata, układającą się wokół dwóch osi. Nie istnieje na nim jeden zwarty blok europejski przeciwstawiony Ameryce. Istnieją raczej osobne, lecz sąsiadujące zgrupowanie wartościowe, mianowicie Europa katolicka, Europa protestancka, kraje anglojęzyczne i kraje postkomunistyczne. Na mapie Inglehart'a Francja leży bliżej Australii niż Szwecji, nie mówiąc już o Bułgarii. Eurogoliści twierdzą, że Europa jest nie tylko inna, ale również lepsza. Trudno byłoby budować europejski patriotyzm wokół idei, że jesteśmy gorsi. W jakim sensie byłoby to prawda? Historycy i gospodarki nie umieją jednoznacznie udowodnić, że któryś wariant kapitalizmu okazał się na dłuższą metę bardziej wydajny od innego. Różne modele mają różne zalety i wady. Możemy potem o tym dyskutować. Czy na przykład liberalną gospodarkę rynkową, tak jak w Stanach Zjednoczonych i Anglii, daje większej liczbie ludzi płatne zatrudnienie, podczas gdy regulowana gospodarka rynkowa zmniejsza różnicowanie dochodów i zapewnia bezrobotnym lepsze świadczenie socjalne. Czy lepiej jednak mieć złe płatną pracą, jak w Ameryce, czy nieco wyższy i dłużej wypłacony zasiłek dla bezrobotnych, tak jak w Niemczech? Można mieć różne opinie w kwestii tego, co jest bardziej dla człowieka destrukcyjne. Ostatecznie sama Unia Europejska wypisała do swojej karty praw prawo do pracy. Mógłbym kontynuować, posługując się przykładami z innych dziedzin. To, co powiedziałem, chyba wystarczy do wykazania, że po bliższym empirycznym zbadaniu załamuje się habermasowsko-derydańska teza o wewnętrznej spójności, odmienności i przede wszystkim wyższości współczesnej Europy przeciwstawionej współczesnej Ameryce. Wspomniałem też już o tym, że również teza o odmiennym podejściu w stosunkach międzynarodowych winna być opatrzona co najmniej zastrzeżeniami. Wciąż najbardziej wynikliwy krytyki unilateralizmu administracji Busha, niepogardy dla organizacji międzynarodowych i poleganie na jednym wyłącznym wymiarze hard power, twardej władzy, czyli militarnej, jest dziełem Amerykanów takich jak Joseph Nye z Harvardu, kandydat demokratów na prezydenta John Kerry, przyłączy się do tej krytyki, oskarżając administrację Busha o to, że zraziła do Ameryki jej przyjaciół na całym świecie. Oprócz, jak niektórzy lubią myśleć, w Waszyngtonie Polski. Krótko mówiąc, argumenty te nie tyle oddzielają jasno i czytelnie Europę od Ameryki, ile dzielą
w poprzek oba kontynenty. Rzec można, że w sensie politycznym Atlantyk biegnie nie między Europą i Ameryką, ale przez środek Europy i środek Ameryki. Pozostają dwie ostatnie tezy o rogolizmu, o interesach i o potędze. Na konferencji na temat nowej sytuacji geopolitycznej Europy Środkowej Wschodniej zorganizowanej w zeszłym tygodniu przez Fundację Batorego zapytałem publicznie czterech wybitnych znawców europejskiej polityki zagranicznej. Czy istnieją jakiekolwiek poważne różnice interesów między Europą i Ameryką? Powtarzam, chodzi o realne interesy, nie postawy, wyobrażenia czy podejście do różnych spraw. Odpowiedź była uderzająca. Nie, nie ma żadnych. Interesy Europy i Ameryki nie są rzecz jasna identyczne. Nie mogą być w przypadku dwóch różnych wspólnot politycznych. Lecz większość tych interesów jest wspólną, a przynajmniej komplementarną. Zaś te, co nie są wspólne lub komplementarną, dadzą się z pewnością pogodzić. Widać to szczególnie wyraźnie, gdy pomyślimy o wielkich, globalnych wyzwaniach naszych czasów. Pokojowa modernizacja i w końcu demokratyzacja Bliskiego Wschodu. Historyczny proces rozwoju Chin i innych mocarstw azjatyckich, oznaczający, że za 20 lat Zachód przestanie być decydującą siłą, która kształtowała obraz świata przez ostatnie 500 lat. Budzący moralny sprzeciw przepaść między bogatą północą a biednym południem, gdzie blisko 3 miliardy ludzi żyją za mniej niż 2 dolary dziennie. Wreszcie nie mniej groźne globalnie ocieplenie klimatu wskutek działalności człowieka, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. W obliczu tych zagrożeń wszystkie spory i sztuczne rozbieżności między Europą i Ameryką przypominają to, co Sigmund Freud nazywał nacyzmem małych różnic. The narcissism of small differences. W obliczu tych zagrożeń widać, że Ameryką łączy z Europą naprawdę wspólne interesy, że zagrożenie te oddalić można jedynie, jeśli w ogóle, w ramach euroamerykańskiej współpracy. Są wreszcie aspiracje do roli supermocarstwa, chęć dorównania czy nawet rywalizowania z Ameryką. Aspiracje te są szeroko rozpowszechnione w dzisiejszej Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Zgodnie z sondażami potwierdzą je około 2/3 respondentów. Ambicje takie są tyleż wątpliwe co do zasady, co mało realne w praktyce. Owszem, Europa potrzebuje wzmocnić swoje siły, tak zwana hard power, czyli militarna, potencjał gospodarczy oraz tak zwane soft power. Potrzebuje siły, by bronić naszych wspólnych interesów, ale siła to jest środkiem, a nie celem samym w sobie. Ambicje Europy stanią się światowego potęga, Weltmacht, nie staje się szlachetniejsze tylko dlatego, że mówi o nich wspólnota narodów, a nie jak dawniej Francja, Wielka Brytania, Niemcy czy inne rywalizujące ze sobą mocarstwa. Wystarczy w całym tym gadaniu o europejskim supermocarstwie słyszymy pogłos dawnych marzeń elit tamtych potęg. Zgadzam się w pełni z moim przyjacielem Adamem Michnikiem, który właśnie wychodził z sali, jak mówi Gorbaczow, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, i który opowiadający na pytanie francuskiego komentatora Bernarda Getty, czy Europa nie powinna stać się potęga, by stworzyć przeciwwagę dla Europy, odpał: potęga tak, przeciwwaga dla USA. Nie.
a więc przyjdę do końca. Aspiracje takie są też nierealistyczne. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, jak moglibyśmy się przekonać podczas kryzysu irackiego, kiedy Europa chce jako supermocarstwo przeciwstawiać się Waszyngtonowi, Stanom Zjednoczonym starczy sił, by dzielić i rządzić na jej powłoku, jak czyniło to Imperium Brytyjskie w XIX wieku. Po drugie, dwie trzecie pytanie może pragnąć, by Europa była supermocarstwem, ale jeżeli spytamy ich, czy gotowi są ponieść konieczne wydatki na wojsko, połowa opowie nie. Przykład Związku Radzieckiego dowodzi, że supermocarstwo jednowymiarowe, które jest super tylko w jednym militarnym sensie, nie przetrwa. Ale nikt nigdy nie wiedział supermocarstwa bez potężnej armii. A więc supermocarstwa nie będziemy. Krótko mówiąc, eurogalistowska próba skonstruowania Europy, w każdym sensie słowo konstruować, jako alternatywy i konkurenta Ameryki, jest nierealistyczna, empirycznie, ekonomicznie, moralnie, a nie politycznie. Jedyna słuszna i realistyczna droga jest to, co Václav Havel nazywał euroatlantyzmem, czyli świadome budowanie Europy jako partnera Stanów Zjednoczonych. Jest to równe stanowisko Tony'ego Blaira. Wynikliwy bułgarski obserwator Iwan Krystaw uważa, że w konflikcie irackim Europa Środkowo-Wschodnia opowiedziała się nie tyle za Bushem, ile za Blaira. Euroatlantyzm jest poglądem reprezentowanym dziś przez znaczny odłam polskiej i brytyjskiej opinii publicznej. Jednak polityka Blaira, uczynienie z Wielkiej Brytanii, jak to określa, mostu transatlantyckiego, nie odnosiła spektakularnych sukcesów. W minionym roku wielu zarówno Brytyjczyków, jak i mieszkańców kontynentu mówiło czasem nie bez schadenfreude, jak mówimy po angielsku, że most Blaira zawalił się. Dlaczego utrzymanie tego mostu było dla Blaira aż tak trudne? Zadecydowało rzecz jasna wielu powodów, w tym względy brytyjskiej polityki wewnętrznej, a także unilateralizm administracji Busha. Ale był też pewien istotny błąd konstrukcyjny. Most Blaira łączyć miał Europę z Ameryką. Ale Wielka Brytania nie leży między Europą i Ameryką. Leży w Europie, a z Ameryką jest w sojuszu. Jest członkiem Unii Europejskiej i sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Most Blaira runął na europejską stronę. Runął, bo był za wąski, wyłącznie brytyjski. Runął, bo nie udało się przekonać dość Europejczyków, że euroatlantyzm jest jedynym realistycznym rozwiązaniem dla Europy, a eurogaulizm prowadzi donikąd. Jednak by zapewnić sobie skuteczność, euroatlantyzm, taki, o którym mówię, winien przyswoić sobie i uczynić własną jedną fundamentalną i słuszną zasadę eurogaulizmu, że amerykańskie hipermocarstwo traktować może jako poważnego partnera tylko Europą bardziej zjednoczoną, które stara się, jeżeli to tylko możliwe, przemawiać jednym głosem. Dla Blaira i jego 60 milionów Brytyjczyków nawet unilateralna administracja Busha gotowa była zwrócić się po raz drugi do ANZ, ryzykując dyplomatyczną klęską, do której de facto doszło.
o ileż więcej gotów byłby zrobić Waszyngton dla Unii Europejskiej liczącej się wkrótce 460 milionów mieszkańców z produktem krajowym brutto dorównującym amerykańskiemu. Jeżeli przemówi ona jednym spokojnym i dojrzałym głosem, deklarując się jako strategiczny partner USA. Taki jest brytyjski strategiczny interes. Taki jest strategiczny interes Europy. Taki jest strategiczny interes całego Zachodu czy postzachodu. O interesie Polski decydują Polacy. Pragną jednak z swojej strony skromnie zasugerować, że jest to również wasz istotny strategiczny interes. 6 dni temu uczestniczyłem w bankiecie wydanym na cześć prezydenta Kwaśniewskiego w pałacu Buckingham, kiedy królewska orkiestra grała God Save the Queen i jeszcze Polska nie zginęła, pomyślałem, jak to niezwykle i rzeczywiście cudowne, że Polska i Wielka Brytania są dziś równoprawnymi partnerami w ramach tego samego sojusza, Sojuszu Atlantyckiego i tej samej Unii Europejskiej. Kiedy bowiem 25 lat temu wchodziłem po raz pierwszy do tej sali, należeliśmy geopolitycznie do zupełnie różnych światów. Teraz mamy właśnie ten wspólny geopolityczny dylemat. Nie jest dla nas wybór między Europą i Ameryką. Jesteśmy razem w Europie, jesteśmy z Ameryką, a od 1 maja w Unii Europejskiej z Stanami Zjednoczonymi. W Polsce tradycyjnie mówi się wiele o racji stanu. I to właśnie jest według mnie dzisiaj nowa polska racja stanu. Porozmawiajmy więc, jak Europejczyk z Europejczykiem, o tym, jak razem zbudować most, którego potrzebujemy. Nie brytyjski, nie polski, ale ogólnoeuropejski most przez Atlantyk. Największy most świata. Długi na 4000 kilometrów z wieloma pasami ruchu. Dziękuję za uwagę.